ziemi pod tym niebem życie nasze toczy się. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Piotrek, witam was. Undecided! Patrz, on ostatnio ma jakieś, nie wiem, manie. Słuchajcie, jak widzieliście dzisiaj... What the hell is going on? Aha! Nie wierzę w to! Patrz, niedźwiadek nie... Ze śmietnika nam wyżera. Nasze okruszki, nie pięknie. Nasze pielesze domowe wyżera. Więc witam was serdecznie, jestem Undecided, jem żelki, jestem u Piotrek. Tak, jestem, dzień dobry. I słuchajcie, jeśli oglądaliście... Tak, ma fazę. Jeśli oglądaliście dzisiaj piątek 13 na kanale, bo dzisiaj jest piątek 13, to mogliście zauważyć, że znowu tak samo się przewidał. Jakaś faza jest, faktycznie. O, poszedł. Patrz. Dobra, ale oczywiście nas obudził. Dobra. Słuchaj, poszedł, ale nas skutecznie obudził, właśnie. Tak, ale nie wiem czym. W sumie jestem wyspany, to może ja zrobię śniadanie, co? O 19? Śniadanie, obiad. Dobra, nieważne, nie było tego. A ja? I się wydalę. A ty idziesz spać dalej. Ale poczekaj, tam u mnie. Jesteś po pracy. A jakąś mam pracę teraz, zaraz, gdzieś, coś? Że jesteś przed pracą. Jesteś po, bo byłeś do 15. A, no dobra. No, dlatego... jeszcze trzeba teraz pilnować, bo wiesz, już dwa razy ominąłeś mi pracę. Wiem. No chyba, że zdobędziesz awans, no, to chyba... Ja oczywiście mam karteczkę naszą z budżetem, żeby nie było. Boże, no naprawdę, naprawdę. Zrobiłeś obiad za 20, więc zostało ci 1900... Ale go... Nie podzielę się. Dobrze, nie podzielę się. Aha, ale były pięknie. Komentarze, żebyśmy nie robili tego, bo to jest słabe. Naprawdę takie były. Przejrzyj tak sobie. Tak wstawił, halo. Co? To sobie, dobrze, sobie zaraz przejrzę, proszę to bardzo. Zaraz przejrzyj. Proszę ta bardzo, osoba, poczekajcie. Przepraszam cię bardzo, już masz bana u Maćka w komentarzach. Przepraszam. Czekajcie. Loka. A słychać to. Tak. Drugi tak. Weź prysznic, sprzątnij. Poczekaj. Ty rozrywkę potrzebujesz, to sobie pograsz, a ja... Który to był odcinek, nie ten? To był odcinek pod tytułem... Nie, dziewiąty. Scena to ja. Scena to ja. Tak. Już patrzymy na komentarz. Zaraz ja was teraz dopadnę. Oj, przepraszam wszystkich moich widzów bardzo serdecznie. Nie chciałem, ale też muszę się jakoś bronić. No. Maciek! Co? Kurde, my mieliśmy takie plany, że jedziemy do showbizu. No jedziesz! Słuchajcie, Piotr cię jedzie do showbizu? Nie! Co? My dobrze mieliśmy budować. O Boże! No! Ja faktycznie. Pierdkur! To trzeba nas ogarnąć i wynieść. Ale nie! Najpierw pojedziesz do showbizu. Naprawdę? To będzie długi tak. Odcinek. Nie, będzie krótki, bo pojedziesz tylko na jakąś reklamę, wrócisz, budujemy dom i kończymy. Dobrze. Zbudujemy dom wokół nas. Czekaj. Coś mi brakuje, ale to chyba przez pokój, wiesz? A w sumie może usiądę i pogadam z tobą? Rozmawię o zainteresowaniach. Alicja Szpila, super odcinek. Nie liczcie sobie osoby tych pieniędzy, bo słabe to jest, a zresztą wam nie wyjdzie, tak samo jak Maciek zmiał z Madzią w dwóch światach, a pomysł na odcinek budowania genialny. Alicja Szpila, pięknie. Pięknie. Alicja, ja cię pozdrawiam bardzo serdecznie, masz ode mnie wielkie wirtualne serducho, naprawdę. Czemu ja siadam, a ty wstajesz w tym momencie? To jest w ogóle, nie wiem, dla mnie nie do zrozumienia. Czy jeszcze mogę do kogoś zadzwonić? Zawołaj sąsiada? Nie o tej porze, to tak jest pół do 12. Nie, to odpada. To ja ci odklikuję wszystko, sorry memory. Sorry memory. Ale ja cię potrzebuję teraz. Zabawiaj, żartuj, rozmawiaj. Alicja śpiewa ode mnie buziaczka. O. Mam nadzieję, że się zrehabilituje tam gdzieś, wiecie, w komentarzach. Nie rehabilituj. Pisz, że Piotrek jest najlepszy. Słucham? I Andec też. Andec, Handec i no zaraz i będzie user left your channel. No. Nie liczmy sobie. Nie, słuchajcie, i tak to wszystko pójdzie na nasz wspólny dom. A później będzie tak. Im wypominać. Mieszkasz w moim domu! Za moje pieniądze! Tak, za moje budżety. Oczywiście, że tak. Rozmawiajmy. Jeźdź do showbizu, tą reklamę rób. Ale muszę sobie podnieść paski. Jakkolwiek to brzmi. Aha. Ale patrz, mamy takie same piżamki, że to nie jest urocze. Bardzo. Prawda? Patrz, jaką mam maskotkę. Patrz, jaką mam Freda. A na pewno wygląda jak to Five Nights at Freddy's, nie? Tak. O kurcze. Boże, dokuczaj. Na temat domu. Mieszkamy w syfie. Na tej ziemi, pod tym niebem, życie nasze toczy się. Poplotkujmy. Wiem, że to lubisz. Bardzo.
Dzień, w końcu nie co, takie słowa przez nasze wargi przeszły. O Jezus. Prawda? Nie. Bo szatan jest tylko jeden. Oj tak. Faktycznie plotkowanie nie jest dobre. No. Przytul po przyjacielsku. Czemu nie mogę zabawiać? No. Spadło bo ja już jestem bardzo zabawiony. Nie spadło nam. Happy, ty jedź, bo za chwilę się rozrywka z dupczy. No dobra, jadę. Chryste panie, za chwilę będzie, nie zrobię tego, nie mam rozrywki. Tak, to będzie, a. Tak, tak. To pogram sobie i komfort mi, o, komfort mi wpadnie przy okazji. To wait, poczekaj, zanim, niech mi komfort wskoczy, kupię lepsze krzesło, co myślisz? Może nie takie drogie. Nie? No nie szalej. No może takie, to zostawimy je sobie od razu. Tak, na przyszłość już? No. To sprzedaj inne, żeby się wyrównało. Jak to? No co? Trzeba liczyć budżety. Czy mamy to sprzedać? Tak. Ale tak to sprzedamy, jak będziemy, wiesz? Ja wiem, no. No dobra, to sprzedam. Najwyżej nie będziesz jeść. A ja se pogram. I halo? No. Pięknie. Tak, chcę do showbizu. A Maciek, ty i cię komp. O, pięknie. I spójrz skorzystaj. Aha. Odetkaj. Znowu się muszę w twoim kakę bawić. Przepraszam. Nie. Ale skoro. A no tak, bo to ja byłem ostatni. Oj, milion cicho. Tysięcy, wiecie, węglowodanów, potem. A posłuchajcie, jakie tam są gaziory. Jakie ale... tam są zapachy. Oj, banany jem. Ale banany, to tak jak no, Agnieszka. Od bananów to jestem ja. Boże, take to był hit. Out. Tak, totalnie take me out. Maciek, może ty byś jakąś Majkę take me out, może? Take her Majka out. Take me... Ale Majka ma tego swojego Edwardu. Tego, Boże, Henryka. Henryk. Henryka, tak. Czekaj, tu jest klub Kameroka. Tutaj to raczej nie. Tu jest, nie ma wszystkich wideo. A nie, bo teraz reklama, nie muzyka. Reklama? To czekaj. Projektant mody, gabinet modowy, obszary rekreacyjne. Piotrku, film. Kamera. Lights, camera, action. O, aktor. Dzień dobry. Tak. Tu jest karaoke, ale tu nie było reklam chyba. Czekaj, tu co tutaj mamy? Dramat, to jest serial, nie, to nie. Masz seriale, to nie. Nie, kinematografia to są filmy. A tu? No. Skład gwiazd w naszego. Co? To jest tam? Nie. No a weź tam zobacz. A to będzie, jedź, zobaczymy. Ale Maciek, tu jest każdy pasek mój na wagę złota. Pamiętasz, że jak wysiądę z limo, to mi spadnie. Rozkosz. Może. Nie, może tutaj? Czekaj, karaoke, minibar. Nie, no masz Afrodytę, jakieś soki, saki, ale patrz, nori. Ale tu masz ten, wiesz, świeci się ten klip. Mi się wydaje, że tu jest. Ale Piotr, bo to nie wybieg, tylko ty musisz, co? A nie, co to? Reklamę no, reklama, masz robić, tak? A to może tutaj, no? No to reklama jest tam na górze. Tu? Are you sure? Obok, tam gdzie dla aktorów jest napisane. To? Tak. Kinematografia to są filmy. A w tym pierwszym na dole? Tu jest seriale. Tutaj. O, to są seriale, Maciek. Ale to jest właśnie korekt... No, kliknij, zobacz. Na pewno? No. Na twoją odpowiedzialność. No. No, dobra. Okej. Zobaczymy. No ej, dobra. Ja już nie mam żelków. O, jak to? A mam cukier z żelku. A te takie spaghetti truskawkowe. No i... Żartujesz. To nie tu. Zagraj. Zagraj. No to sraczka. Było w reklamie. Było w reklamie. Klikaj tam. Nie podziwiaj. Nie. Kwiaty będę podziwiał. Na reklama. I co? To nie co? Było tak, a nie miałem modelować. A dlaczego to jest niepomalowane? Tu? Ty masz grać w reklamie przecież, halo. Bo tu są green screeny, Maciek. Po co ci malować ściany? To jest właśnie... O, patrz, siedzi. Ton ja Wigor, a ja przyszedłem... Patrz, Happy ja... Piżące. Będę... O. Heksa, Lublala. Teraz się skup. Co ja reklamuję? Aha. Co to było? Że z takim podejściem nawet cukierka dziecku nie sprzedam. To chyba jednak nie tu. Jedźmy. To jedźmy. Pędź. Ale co za... farfotel. No bo musiałem się powstrzymać, przepraszam. Nawet nie wiesz, ile nerwów mnie to kosztuje, Maciek. Kiedy wiem. Wiesz, ja się czuję naprawdę dowartościowany, bo wiesz, autografy nawet ode mnie biorą. Ja przychodzę, mówię, zagram ci to. Zagraj to teraz
sam, nie? A on ci mówi, sorry, kłaś za twarz. A właśnie, a masz z... No. Boże, znowu się musiałem pohamować. Masz zrąbany ryj. No, po prostu niestety twarz pędzla, wiesz, to jest bardzo twarz charakterystyczna. No, a mnie nie stać na operacje plastyczne, bo mi nie da. Oczywiście mój współlokator. Nie da. Najlepszy. Nie da. Nie da. Nie da. Myślę, że on daje. Boże. Nie da. Nie da, nie nada. Jak nie to... nada. Boże, to Magda mówiła na jakiejś serii. Nie nada. I oczy... Może i się zapytać. I oczywiście twoja lima utknęła w tym gąszczu. Tak, w inne miejsce, kurde. Ale jest. Po to, no już masz, no to ty robisz. Wsiadaj. W ogóle chcesz śmiej żelki, bo mam pod biurkiem. Nie chcesz. No ja nie, mam jakieś tam, dostałem. No mam, dostałem takie dobre farsotydze ostatnio. O. Ale nie wiem, czy to były śmiej żelki, czy to były jakieś tam mega, mega kwaśne frytki. Tak chyba. Mega kwaśne frytki? No. Co to znaczy żelki? No takie, no od Sylwii dostałem. Pamiętam. Aha, jest cię, ostatniej parce od widza, słuchajcie, z poniedziałku. Dobrze. Zapraszam serdecznie. Pozdrawiam cię, Sylwio, ale tylko przypominam, że adres do wysłania mi czegokolwiek masz tam w opisie na dole. Jaka bezczelna bicz. Dobra, teraz Maciek, uwaga. Tu jest tak, centrum odnowy. Mhm. Są ciuchy. I czy mamy coś do kręcenia filmów? Nie. No chyba żartujesz. Daj do góry. No jak to nie? No. Czekaj, masz jakiś dramat, co to jest? Włącz. To jest takie aniby kino udawane. Udawane kino. Co tu jest? Oglądaj. Nie, to są kible. Co tu jest? Kanapy. Tu myślę, Piotr, nie że ma. Zagrałbyś idealnie reklamę Domestosu. Ej, wiesz, że to samo mi przyszło na myśl? Naprawdę, to jest chyba po moje powołanie. Tak. Czekaj. Domestos z bidetu. Nic nie kupuj. Ile? Nie stać cię, masz 1890. Oczywiście, że mnie stać. 1890. Ej, to masa. Nie, Greta, dobra, masaż, idę na masaż. Nie. Idź na kolejną lokację. No chyba nie. A mówię ci, że to nie, no wystąp, a to będziesz robił tą mimozę z siebie. No wiem. Dobra, nie, to out. Zamów taksówkę w inne miejsce. To wiesz co, pomimo tego, że będę mieć zły nastrój, nie poszukajmy gdzie są reklamy. Tak, gdzie możesz się zareklamować, ale tam już była reklama. Mi się wydaje, że ty masz Frida. Chyba za mało gwiazdek. Tekla. Ale czekaj. Kolorowa pisemka. A, dobra. Ty masz nie w reklamie, tylko masz brać udział w tym. Czekaj. Dobra, no to nie to stanowisko, bo masz rację. A w czym? Jak zobaczysz taką właśnie, taki billboard za tobą, taki blue screen, green screen. Ja wiem, tą taką matę taką, to co jest wiem. Pokazane, a pokaż na jak właśnie masz sławę, masz gwiazdki, pokaż to. To właśnie to ujrzysz. Tak. Właśnie to chciałem. Tak, bo na tym wiesz... Czekaj, daj mi nam przeczytać ten cały opis. Zaczynają plotkować o mnie, rośnie stosik listów od wielu dzieci. O wiem, paczki przybywają. Oczywiście, że grasz w długiej lidze, ale ludzie rozpoznają cię na ulicy. No i to jest miłe uczucie, gdy widzisz znaczy, twoje zdjęcia w kolorowych pisemkach. Na pewno, no okej, możesz na tej reklamie coś zarobić. Czemu on nie wsiada? Nie wiem, bo coś mu nie pasi. Chyba wiesz, nie wiem, szampana nie ma w limo. Po prostu. Piotrek, na pewno chyba na reklamie się da się zarobić, ale gwiazdki ci nie wzrosną, bo raz, nie ma charyzmy, dwa, nie mamy dwóch przyjaciół. Magicznych tych, wiesz. To fakt. Jak oni się nazywają? Gwiazd. Gwiazdy. Jak gwiazdy. Dobra, to poszukajmy, gdzie może niżej, może tu niżej byliśmy. Daj. A gdzie byliśmy? Może tu? Nie, tu nie będzie chyba, Piotrek. Popatrz, nie, tam nie ma, widzisz? Nie ma takiego billboarda. A poczekaj, cofnij na chwilkę tam. Niżej. No. Nic, jak kamerka, jesteś jak w opakowaniu, wskocz tu. Ha. A do góry? Gdzie nas jeszcze nie było? Byliśmy tu i byliśmy tu. Nie byliśmy ani tu, ani tu. A tutaj nie jest za mało miejsca. Tu byliśmy tak na dole. Tak? Bo tam jest ten pokój, nie byliśmy na górze. Jedziesz na górę. Najmłodsze studio w mieście... Dawaj, klikaj. W sumie, tak, bo jest najmłodsze studio w mieście, wciąż pracuje nad składem gwiazd. Czyli szukają nowych twarzy. Świeżych, jak ja. Świeżych, z pudrem. Co to jest? Tutaj, to jest to. To jest to. Gdzie? No, klikaj. Gdzie? No to. To? To jest to? No. Zagraj. Naprawdę? No nie, to nie jest reklama znowu też. No właśnie. A spróbuj zagrać, zobaczymy, co ci powie. O, ja wiem, co ja powiem. O. A, oczywiście, że tak. No czekaj, ja sobie usiądę na wygodnej kanapie w showbizie. Obyś słuchał melorecytacji.
Tak. Fenomenalnie. No leć w górę, zagraj mi w tej reklamie, no. Człowieku. No teraz. Bo rozrywka ci poszła. Nie, bo patrz, bo jest na czerwono. Noż ja piórkur. Bo a, Marilyn Monroe, dobrze. Oczywiście, że a. No. Było a. Nie. Cześć, Marilyn. Pokaż, jak kosztuje ta tuba, taka tam na górze, tam, o. Ale w tej można zginąć, Maciek. Naprawdę? Tak, i to na często. Ale ja muszę, żeby ci rozrywka poszła. Nie no, 100? Are you normal? Nie zagrasz. Dobra, wracaj do domu. No dobra, no to wracam. Ewentualnie możemy pójść jeszcze w miejsce, w którym nas nie było, żeby ewentualnie zobaczyć, czy jest tak. Ten, wiesz, green screen gdzieś tam. To nic, że zginę. Dobrze. Najwyżej. Najwyżej. To będę samotnym lokatorem, wezmę sobie jakąś inną lokatorkę. No o, może Magdę? No chyba tego kota. Inne pusie. Miejsce. Pusie. Pusia Madzia. No super. Dobrze, nie Pusia Madzi. Buszy. Buszek. To jest złe. Fana mam! No patrz. Już nie masz. Fana nie wierzę. Mam. Nie wierzę. Nie mogę się ekscytować, bo oni to wyczuwają i mnie nie szanują wtedy. Czy byś ty tak reagował na widzów na ulicy? Fana mam! Nie, ale mnie nie spotykają. No bo Happy, uciekasz tunelami od wszystkich. Nieprawda. Raz mnie dorwała Agnieszka, pamiętam, pod Pałacem Kultury. Chciała zdjęcie i nawet poszła ze mną na obiad. O. Co najlepsze, więcej tematów wspólnych miast z Dominiką, bo akurat też była z Białołęki. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. No. Już wtedy Dominika się zaczęła fejmić, nawet jeszcze na YouTubie nie była. No. No. Tak było. Tak. Tak. Chcę. Mam nadzieję, że kliknąłem w inne miejsce, nie do domu. Nawet jeśli do domu, nie to wiem, nawet lepiej. Nie wiem. Zobacz, jak ja czerwony jestem. Jak gdzie, znaczy, aha, tu myślę, że na twarzy. Nie! Jeszcze nie. Tu czy tu? Jeszcze nie. Nie wiem, no ale... Jestem w confundation. No to może, nie wiem, to jest studio filmowe. A tu nas nie było? To może tu nas nie było, to może tu. Na pewno jest studio filmowe, bo widać je, ale nie ma tego... Gdzie był ten billboard? Nie wiem, on był chyba tu na... Tam, gdzie myśmy zazwyczaj jeździli chyba. Naprawdę? Jak go tam nie widzę, nie kojarzę to go. Tu są seriale. Nie? Ja poproszę je tu. Ja myślę, że ja to sprawdzę. No dobrze, to czekamy. Teraz, wiecie, muzyczka z windy prawie. Wiecie, Fangland. Oho. Sekretara Moton. Yeah. Jak zostać gwiazdą, poczekaj. My stoimy tu w korku jak coś, więc ten... Maciek tam sprawdza w telefonie i tak. Znaczy, w jakim telefonie? Znaczy nie, w komputerze, bo ja dzwonię. Halo Maciek, Andec. Słuchaj, Andec, gdzie Andec? Ja mam pojechać? Bo ja stoję w korku, to powiedz mi szybko, to ja powiem szoferowi, niech mnie tam zawiezie. A ty wiesz, tam wklepujesz. Już ci mówię. Poczekaj. Lena, udzieli wam lekcji, jak postępować z fanami, jak zdobywać nagrody, jak wyrobić sobie nazwisko. Czernobylski paparazzi, kręcimy naprawdę, fantastyczni wielbiciele. Poczekaj. Czemu nie ma sklepów ogro? Aha, dobra, okej. Dziedziny, w których filmowie mogą piąć się po szczeblach kariery, to muzyka, film i moda. No tak, muzyka, film i moda, to fakt. Tak. Będą nowe postaci, które nie będą obojętne dla pozyskania sławy. Lena. Musimy się z nią skontaktować, bo ona nam udzieli tych lekcji, jak postępować z fanami i jak zdobyć nagrody i zrobić sobie nazwisko, tylko nie wiem, ona się kręci. Musimy może do niej zadzwonić, bo ona była na samym początku, jak ja tutaj przyjechałem. Za pierwszym razem. Tak? Ja pojechał tutaj, wiesz? No to jest. Tak, ostatni raz. Last one. I dobrze. Budujemy. I budujemy. O nie, to chyba nie tu. Czekaj. Tu są jakieś, wiesz, podoba mi się, bo są... Nie, tu jest film. Tutaj jest znowu film. To samo, zagraj. Ej, no, gdzie to powcinało kąpiel wszystko? Błotna, no kurde. Użyj! Mogę użyć tej? Wejdę. A spróbuj. A wejdę. A co się będę? Jestem showstar, jestem showbiz? Mm-hmm. To wejdę. A co? Idę, poczekaj, patrz. Poczekaj. Ale czy może... Milena! Ej, słuchaj, może będziesz musiał zregenerować... W kabinie.
Znaczy tak, w sensie w mojej... W kampinie. W kambuzie. Fu, Boże, jak to się nazywa? W przyczepie kempingowym. Tak. Boże, w kambuzie, Jezusie. Odpływamy, idziesz? Maciek. Idę. Ojej. Co teraz tu się wy... Nie wiem, co tu się dzieje, przepraszam. Co to jest on? Wydalanie się rośnie? Really? Nie, jednak nie, już nie. O co chodzi, przepraszam, co ja wołam? Drinka! Ej, poczekaj, ty, to gdzie jest, to jest moja teraz? Diet Coke? Diet Coke. Czekaj, zamknąłem. O, mogłaby ci trochę energii... What? Ty może to jest takie dla gwiazd, jak nie mają tego. Ale to mogliby ci rozrywkę od razu też dać. No i nara. To był kibel. To jest kibel dla sław po prostu, Maciek, wiesz? Nie wierzę. Ja nie wiem, gdzie jest ten billboard. Przypominam, że ona, że moje simki i simowie się wyginali na tym takim, takie ja kurtki ubierali, coś tam. Tak. Do domu. Do domu, no. Ja wiem, bo to było tak, że miałeś taką, taki stelaż i na tym była takie tło było rozłożone. Tak. Ja wiem. Ale gdzie to jest? Za Chiny Ludowe, nie ma pojęcia. Właśnie o to chodzi, że ja teraz, jak jestem znaną twarzą, ja mogę pozować na zdjęcia. To nie chodzi o to, że ja... Na zdjęcia! Może ty, ja po prostu... Pojedźmy tam, gdzie zawsze jeździliśmy, co? Może tam. No. Może to nie jest aktorstwo. A może, że moda? Nie, może po prostu, że jako muzyk, że nie wiem, jako ogólne to jest, może to się, wiesz, nie zaznacza. Ja już się te, wiesz, got lost. Poczekaj, weźmy w inne miejsce, ostatni raz pojedźmy. Dobrze, tylko jak padniesz... Nie, dobra, nie, padnę. Nie wierzę. Trzeba było zdecydować się... Widziałeś to? Cię wrzeszczał, widzisz to? Do domu. On ci to powie, a. No do domu! Panie Piotku, niestety limuza skończyła benzynę. Na hałzę. Tak. Dziękuję bardzo. Nawrzeszczałby szczelnie. Ja padnę zaraz. Jest! Dobra. I pierwsze, co postawimy w nowym domu, wiesz co to będzie? No. Łóżko. Aha. Łóżka! No, łóżka, no tak. Nie wiem, czy to będzie stać, tak zobaczymy zaraz. No nie, tak nie mów. Dobra, jesteśmy w domu. Weź mnie, zawołaj tu. Gdzie ty jesteś? A, ty się ja kąpiesz. Się prysznicuję. W kiblu jesteś, dobra. Podejdź tu. Najwyżej nas coś zjedzie, a co? Dobra, jeszcze ja tylko. Ja tam odtykam oczywiście. Widzę. Kakisko znowu. Nie wiem, jaki... O Jezus. Dobra, sprzedamy ten kibel, sprzedamy go, chodź tu. No czekaj, bo hygieny sobie robię. Już. O, pauza. Okej, dobra. Sprzedajemy wszystko, tak? Wiesz co, na razie łóżka zostaw może. Bo nie wiadomo, jak to one będzie. One są dobre w sumie, wiesz? Tak. Ale kuchenka, lodówka, te wszystkie rzeczy stare. Jeans lampa. Zostaje? Jeans zostaje, no raczej. Z tym koszykiem. Z tym... To nie jest koszyk. Z tym koszykiem. Krzesełko zostaje, to je postawię tutaj. Flaminga sprzedajemy. Telefon, wszystko. Alarm zostaw może, bo to i tak się przyda. Ale będziemy prze... No patrz. Nie wierzę, Piotrek, w ciebie. Ej, tu było cofnięcie? Nie. No chyba żart. No dobra, dokupimy. Ja proponuję sprzedać, Maciek, bo nie ma jak go, wiesz, będziemy jak modyfikować ściany. A to aż tak będzie... Ja myślałem, że tylko dobudujemy do tego wszystkiego nie. coś. Nie. Nawet trochę, takie większe, bardziej takie, wiesz. No dobrze. Dobra, nieważne. Nie wierzę. Przepraszam. No, za szachy, za szczęście swoje? Nie, proszę mi je sprzedać. Boże. Czekaj, to ci wezmę na przeprosiny, chodź. Masz. Drugi alarm sprzedaj jeszcze. To łóżko... Nie, proszę je sprzedać tak samo. Tak? No dobrze. Wszystko, bo no... Dywanik twój ulubiony, Maciek. Tak. Dobra, ja proponuję jeszcze, żeby... O, czekaj. Wszystko, drzwi... A to jakby już kasował te po prostu, to chyba się da. Ściany? Się skasuje, tak? Zresztą, tak. Dobra, jest jakiś młotek, czy ja muszę to ręcznie robić? Nie, tu i kontrol. Okej, okay. Dobrze. Damy radę. Najwyżej sobie skończymy budowanie. Znaczy, może dekor będzie w następnym odcinku, w razie czego. Ewentualnie. Zobaczymy, jak nie na to czasu. Wszystko pójdzie. Mamy jakieś... O, 24 minuty.
No to jakieś mamy takieś... No. No. Dobra, okej. Ty, a zostawmy może ich bez domu i w kolejnym odcinku zbudujemy? Myślisz? No! Na pewno? No tak, no bo teraz się będziemy spieszyć, no i co zrobimy? Ściany dwie postawisz. No w sumie to nie jest głupie. A tak, to byśmy teraz w tym odcinku piątkowym, zatygodniowym, byśmy sobie zaczęli od budowania po prostu. I dekorowania by było całe w kolejnym odcinku. No dobrze, to ja tutaj postawię głaz obietnicy, o. Głaz obietnicy. Dziękuję za twoją obietnicę. No, głaz obietnicy i to jest nasza obietnica wobec widzów, że w następnym odcinku będziemy budować. Będziemy. Czekaj, jeszcze to zostawiamy? Tak, tak, tylko te drzewa sprzedaj. No dobra, okej. Pyk, pyk, pyk. Chociaż wiesz co, one nas chyba będą kosztować, jak będziemy je chcieli postawić potem. Ale nie będziemy chcieli drzew. Nie będziemy chcieli? Nie te, nie te. Aha, no dobra, bo były ładne, ale dobra. Dziurę zostaw. Dziurkę ci zostawię tutaj, chyba że jest... Nie, na głazie nie można. Dobra, czyli ogólnie mamy 25 tysięcy. Słuchajcie, jest to tak. Chyba całkiem spoko budżet. Jak na domek, no, to nawet w czwórce byś taki spoko zbudował. Ja myślę, że ja już mam plan na domek, słuchaj. Zrobimy dwupiętrowy. Dwupiętrowy? Mhm. Za co ty mnie każesz, przepraszam? Ja się będę pomiędzy piętrami jeszcze przełączać? No. O Boże. Bo na dole zrobimy sobie kuchnię, łazienkę i salon, a na górę dwie sypialnie i pokój zabawowo-bawialnowy, dżinowo-rozrywkowy, tak. Oh no, 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 no. Jest, 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 jest. No dobra, no, okej. Okay. No to w takim razie. Kończ. Kończymy. Undecided no. Był. Był undecided, co nie dało się ukryć. Byłem oczywiście. Też sobie ja, byłem sobie ja happy. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Pamiętajcie, że za tydzień dokładnie o tej samej godzinie będzie następny odcinek, w którym będziemy budować. Nie możecie tego przegapić. To nie będzie speed build. To nie będzie speed build. Nie, to będzie nasz bardzo slow build. Slow build z komentarzem. No. Tak. Niech się SN uczy. Mam nadzieję, że wam się podobał. Kocham cię, Tomuś. Mua. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.